Postawa ciągłej negacji. To się też zdarza, że rodzice, żeby dobrze wychować, ciągle to dziecko poprawiają, ciągle widzą jakieś braki. I kiedy mają jeszcze trudności wychowawcze, mówią: ty się do niczego nie nadajesz, coś z ciebie wyrośnie. Ty nie potrafisz tego robić, nie rób tego, bo znowu zepsujesz. Albo popatrz na brata, popatrz na siostrę, popatrz na koleżankę, jacy oni, a jaki ty jesteś. Takie powiedzenia ze strony rodziców są niby dopingiem, ale tak naprawdę te powiedzenia upokarzają to dziecko. To dziecko czuje się gorsze od innych, niedowartościowane. Powstaje w nim wiele napięć. Jeżeli te napięcia są takie mocne, bolesne, to nawet już małe dziecko zainteresuje się też bardziej ciałem. Ucieka w te sprawy, żeby jakoś odreagować, bo rodziców się boi. Ale to nie jest grzech. Ucieka w swój hermetycznie zamknięty świat. Boi się też tego domu. Jest bardziej nerwowe. Woli przebywać poza domem. Takie dzieci wolą być u koleżanek, kolegów, na podwórku, w ogóle wolą iść do babci, do dziadka, tam, gdzie ktoś okaże trochę ciepła, trochę miłości, by czuć się lepiej, by czuć się bardziej dowartościowanym. A kiedy taka osoba dorasta, to w swoim życiu będzie szukać akceptacji tego, czego nie było w domu. I owszem, będzie bardzo usłużna, może zostać dłużej w pracy, może pomagać na lewo, na prawo, nawet niszczyć sobie przez to zdrowie, tylko że w tym wszystkim będzie szukać bardzo, bardzo często siebie, żeby właśnie być już docenionym, pochwalonym, bo tego nie było w domu. Tam ciągle były krytyki. Na przykład dziecko bardzo zdolne, które mogło skończyć studia i zrobić jeszcze wielką na przykład karierę naukową, w ogóle się nie uczy. Bo jak ono jest porównywane z innymi, no to ono się czuje, że jest do niczego. Jeżeli jeszcze w to uwierzy, że jest do niczego. Takie osoby, które były tak upokarzane, są bardzo skoncentrowane na sobie. Dla nich opinia ludzi jest bożkiem. Oni ciągle analizują, co o mnie ktoś pomyślał, co o mnie mówią. Tak się boją o siebie. Ktoś nawet się dziwi, no przecież nic takiego nie powiedziałam, nie powiedziałem, a ktoś ten się odsunął ode mnie. Bo właśnie ten lęk paraliżuje. Znowu się ten ktoś czuje niekochany, nieakceptowany, dlatego ucieka. Albo ucieka w agresję, oddając tym samym. Często tacy ludzie są bardzo też niespokojni, znerwicowani. Wpadają w tak zwane humory, w stresy, w depresje. Odbierają to wszystko inaczej niż ten człowiek, który był wychowany w tak zwanej normalnej rodzinie. Dlatego nie dziwcie się nieraz, jeżeli spotkacie takich ludzi, że czasami ten ktoś tak reaguje. Zawsze się trzeba zapytać o jego przeszłość, o jego rodzinę. Może też tak być, że ktoś taki wyuczył się, stał się tam wielkim, ale i taki człowiek, jeżeli on sobie nie rozwiązał tych wewnętrznych problemów, może być święty w pracy, a tyranem w domu. Albo odwrotnie. Święty w domu, a tyranem w pracy. Bo wszędzie będzie teraz upokarzał innych, żeby siebie wywyższyć. Dlatego źle mówi, osądza, oskarża drugiego człowieka, bo sam się wtedy wynosi wyżej. Jeżeli ktoś nosi tak zwany kompleks niższości w sobie, to jest też pycha. I właśnie tutaj trzeba tego człowieka uwalniać od tego, pokazać mu Boga, który go kocha takim, jaki jest. Pycha to jest taki kij o dwóch końcach. Jeżeli ktoś był upokarzany, czyli dołowany, czyli do ziemi niejako przychylany, to z drugiej strony ten kij idzie do góry. I teraz trzeba się gdzieś zaznaczyć, że jednak nie jestem taki najgorszy. I tutaj ten człowiek szuka wszędzie akceptacji, miłości. I bardzo często przez to też niszczy innych. Można się z tego wyzwolić, wracając do Boga, odkrywając w Bogu miłość. Skąd się biorą młodzi ludzie, którzy idą do grup przestępczych? Skąd się biorą ludzie, którzy
ubierają się inaczej, czeszą, chcą się pokazać po 100 różnych tych kolczyków w różnych miejscach. Są to zawsze ludzie, którzy nie znaleźli miłości w domu. To są dla mnie zawsze biedni ludzie, to nie jest tylko moda. To są ci, którzy nie otrzymali serca i oni by na siebie zwrócić uwagę. Tak się malują, tak się ubierają, szukają miłości podświadomie, bo tego nie otrzymali. Kto dzisiaj wychowuje dzieci? Telewizja, koleżanki i koledzy. Ten świat, a często za tym diabeł. Próbujmy to rozumieć, że ci biedni ludzie właśnie nie otrzymali miłości. Dlatego on idzie do jakiejś grupy przestępczej, rozrabia na stadionie, bo tam ktoś go pochwali za to. On nawet się nad tym nie zastanawia, że to jest grzech, że to jest zło. On szuka tylko, by go taki szef bandy pochwalił. Tylko kto tych młodych wychowuje? Katoliccy rodzice? Katoliccy, naprawdę? Dlatego pamiętajcie, zawsze widząc zło, które jest na dzisiaj, trzeba się pytać o przyczynę, a nie potępiać, osądzać zaraz. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem, może znacie tego człowieka młodego jeszcze, Michał Wiśniewski, zespołu Ich Troje, pomyślałem, biedna jego rodzina. A później przeczytałem wywiad, właśnie jego wywiad, gdzie przyznaje się, ojciec popełnił samobójstwo. Nie wiedział dlaczego, może nie wie do dziś. Mama wyjechała do Niemiec, został sam z babcią, ale tęsknił za tą matką i pojechał do niej sam, jako nastolatek. Był tam jakiś czas, po jakimś czasie mama przywiozła go na dworzec, dała mu do ręki 100 marek, wsadziła do pociągu i powiedziała, spadaj. Ten jego ubiór, ten wygląd, to jest tęsknota za miłością. Ale teksty tych niektórych piosenek są głębokie. On tęskni i chce miłości. Ta młodzież, te dzieci dzisiaj, to są chore dzieci, chora młodzież. Bo chorzy są rodzice, którzy nie dali serca. A kto leczy się u Jezusa? Kto szuka tego lekarza? Dlatego widzicie, jeżeli przyjdzie się bać młodych ludzi, to tylko z winy starszych. Już dzisiaj młodzi zabijają młodych i starszych. Bez Boga ani do proga. Dlatego wy próbujcie to rozumieć. Nie można wychowywać bez Boga, bo zawsze się źle wychowa. Bóg na pierwszym miejscu. Święta Urszula Leduchowska powiedziała, jeżeli rodzice nie dają dzieciom Boga, to nic nie dają. I taka jest prawda.